Inspektor Tomasz Kłusowski, komendant powiatowy Policji we Wschowie. Na początku, czyli 6 lat temu, może przypomnę trochę historii. Także 6 lat temu taki pomysł zrodził się w mojej głowie. Dzień wiosny, różne zadania różnych służb, żeby tą młodzież integrować, żeby się, krótko mówiąc, nie szwendała w różnych dziwnych miejscach. No i wymyśliłem takie działanie, czyli tej powiatowe zespole szkół zawodowych we Wschowie wspólnie z dyrekcją, że to młodzież zintegrujemy w różny sposób. Padł pan na pomysł, że po prostu będą to gry zespołowe, czyli piłka ręczna, siatkowa, nożna, kosz. Później te punkty są sumowane i na końcu ogłaszamy finalistę. Wspaniały puchar jest ufundowany przez nas wspólnie. Ten puchar jest przechodni i co roku jest w innej szkole wręczany. A dzień nieprzypadkowy, tak jak powiedziałem, ta młodzież, jak widzicie, się integruje. Super wsparcie tutaj poszczególnych samorządów i starostwa. Wiadomo, że są potrzebne i tak zwane bieżące pożywienie, jakie tam kiełbaski, oczywiście piłki do gry potem są wręczane finalistą i każdemu uczestnikowi. W tym roku pan starosta jeszcze fundował dodatkowo tableta. Mamy konkurs wiedzy z okazji stulecia niepodległości odzyskania, także finalista na pewno dostanie wspaniały tablet od pana starosty. Także przy okazji rekreacji i wypoczynku też chcemy, żeby ta młodzież odczuła to, że jest finalistą, dostaje dyplom i jakiś drobny gadżet i upominek, czy dla siebie, czy dla szkoły. Dla nas policja jest to bardzo ważne, bo my chcemy cały czas być postrzegani, że policja jest przyjazna obywatelowi, przyjazna społeczeństwu, przyjazna policji. Przy okazji widzieliście państwo, mamy też stanowisko kadrowe, czyli ten nabór do policji cały czas dla absolwentów szkół średnich jest wdrażany i na pewno są te rezultaty, odczuwają to policjanci na drogach, czy dzielnicowi, czy poszczególnych służb, że ludzie są otwarci dla policji, nie obawiają się policji, od najmłodszych lat utożsamiają nasz mundur z tym pozytywnym wizerunkiem. Już na początku mówiłem, życzę dużo sukcesów, dużo samozadowolenia. Każdy powinien mieć powera w ten dzień, nie tylko jak to mówią ze szkoły uciekać, ale do tej szkoły wracać z chęcią, realizować swoje cele i zgłaszać te cele. Bo tak jak mówię, my jako policja wychodzimy z różnymi działaniami i też oczekujemy u młodzieży i takie sygnały są, czego potrzebują. Nie tylko od swoich nauczycieli, ale też w kontakcie właśnie z policją, czyli pogłębienia tej wiedzy. A tym bardziej na tym zależy, że ewentualnie ta młodzież może do nas wrócić w postaci policjantów.